Witajcie, kochani. Witajcie w nowym roku. Ferie zimowe już trwają. Macie zapewne mnóstwo czasu i chciałbym, żebyście ten czas swój wolny wykorzystali również na działania twórcze. Chciałbym Wam zaproponować wykonanie lampionu. Ja sobie tak roboczo nazwałem to lampionem nadziei, a nadziei dlatego, żeby po zapaleniu światełka w tym lampionie, który wspólnie za chwilę wykonamy, światełko dawało nam nadzieję na lepsze jutro, że zwyciężymy koronawirusa i będziemy żyć już w zasadzie normalnie, będziemy mogli się w rzeczywistości spotkać i wspólnie tworzyć. Kochani, do wykonania tego lampionu są nam potrzebne następujące rzeczy. Słoik. Zapewne każdy z Was w domu, w swojej spiżarni ma różnego rodzaju słoiki. Odnajdźcie jakiś taki specyficzny. Ja sobie znalazłem taki trochę dziwaczny kształt. Będzie oryginalnie wyglądać. Do tego słoika będą potrzebne nam farby. Farby akrylowe lub farby plakatowe, które posiadacie w domu. Pędzelki, marker i tealighty, świeczki, takie małe świeczki, które się zapala ogniem, lub takie małe świeczuszki na bateryjkę, które też ładnie dają światło. Będzie potrzebny nam też ryż, którym wypełnimy te nasze lampiony, żeby nasze świeczki dobrze ustyłować. Kochani, jest to bardzo proste zadanie. Możecie zaangażować do wspólnego twórczego działania wszystkich domowników, braci, siostry, mamę, tatę, babcię, dziadka, i wspólnie się wspaniale pobawić. Kochani, uszykowałem sobie tutaj akurat 5 kolorów, żeby Wam pokazać, jak po kolei tworzyć nasz lampion. Oczywiście pomysł na wypełnienie tego słoika należy do Was. Otwieramy szare komórki, myślimy. Tu akurat ten słoiczek ma takie fajne wzory, które ja postaram się wykorzystać. Nakładamy jeden z kolorów. Bierzemy na przykład kolor zielony. Takie kolory, jakie sobie sami wymyślicie, będą też dobre. Nakładamy obok. Te wzorki, jak powiedziałem, mogą być naprawdę różniste. Możecie sobie robić kolorową kratkę, możecie farby nakładać z góry na dół, w pionie, w poziomie, możecie farby nakładać w kształcie serca na przykład, kółeczek, to co sobie sami wymyślicie. Im więcej Was będzie działać w tej materii, tym więcej będzie pomysłów. Babcia będzie miała inny pomysł, dziadek będzie miał inny pomysł, Wy będziecie miały inny pomysł. Także wszystko się, kochani, liczy. O, i tak sobie nakładamy każdy element. Oczywiście pewnie będzie moment, że się obrócimy, ale to nic nie szkodzi. Nakładamy sobie różne kolory. Staramy się tak jednym pociągnięciem widzewka je nałożyć. Słoiczki troszeczkę w takiej formie witrażu. Witrażu, czyli takich kolorowych szkiełek, które w rzeczywistości są umocowane pomiędzy paskami ołowiu. Ale my ten ołów sobie zastąpimy markerem lub czarną farbą. O, widzicie. I tak sobie, kochani, nakładacie kolor za kolorem. Tak jak mówiłem, mogą być to różne figury, mogą być serca, mogą być kwadraciki. Ja już sobie wcześniej przygotowałem, żeby Wam pokazać. O. Tak nałożyłem sobie różne kolory,
różnych konfiguracjach. O, tu nałożyłem kolory w kwadracikach. Każdy kolor inny, mniejsze, większe kwadraciki. I później wziąłem marker, po wyschnięciu oczywiście, i sobie obrysowałem wszystkie elementy. To stworzyło nam taki prawdziwy witraż. Tu się pojawiło serce, tutaj nie zamalowywałem, zostawiłem puste pole. I teraz po wykonaniu takiego słoiczka, po wyschnięciu, wsypujemy do niego ryż. Może być też również ziarenka kawy, kaszy, to co w domu posiadamy. Na tej podstawie nam świeczuszka będzie lepiej usadowiona. Tu akurat odpalam sobie świeczkę ogniem. Pamiętajcie jednak, że jeżeli będą świeczki, które potrzebują ognia, to tylko przy osobach dorosłych. Nie bawimy się sami ogniem. O, tak wygląda, kochani. Ja spróbuję zgasić światło. Może będzie lepiej widać. Tu widzicie, sobie ozdobiłem jeszcze taką wstążeczką. Nie miałem w domu wstążeczki, ale wykorzystałem kawałek krepy, którą znalazłem. Pozwijałem ją w rulonik i owinąłem nasz lampion nadziei. Kochani, myślę, że będziecie mieć mnóstwo wspaniałych pomysłów i stworzycie takich lampionów bardzo, bardzo dużo i bardzo ciekawych i kolorowych. I mam nadzieję, że te lampiony nadziei przyniosą nam lepsze jutro, bez koronawirusa, że będziemy żyć normalnie. Miłej pracy twórczej i do zobaczenia.